i szły pary po parach hucznie i wesoło. Rozkręcało się, znowu skręcało się koło, jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiący się zwojów. Mieni się centkowana, różna barwa strojów, damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca, wyzłocona promieniami zachodniego słońca i odbita o ciemne murawy wezgłowia. Wretaniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia. I tak też będzie dzisiaj na opolskim rynku, gdzie już po raz 21 maturzyści zatańczą poloneza. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież polonez jest maturzystom doskonale znany, przecież tańczą go na każdej studniówce. Natomiast ten zatańczony w sercu naszego miasta jest absolutnie wyjątkowy, bo ma przynieść pomyślność na egzaminie maturalnym. Warto zatem dopomóc swojemu szczęściu i rzeczywiście dzisiaj na rynek przyjść i poloneza zatańczyć. A poprowadzą go Leszek Malec, czyli aktor teatru Jana Kochanowskiego w Opolu oraz Ada Adamek, czyli kapitan siatkarskiego zespołu Unii Opole. W kolejnych parach zatańczą także prezydent Arkadiusz Wiśniewski i rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Marek Masnyk. Startujemy w samo południe, natomiast warto tutaj przyjść na rynek kilkanaście minut wcześniej i wziąć udział w konkursach, w których będą do wygrania nagrody. Po zatańczeniu poloneza oczywiście będzie wykonane pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników wydarzenia. Do zobaczenia zatem o godzinie 12, natomiast na koniec jeszcze ciekawostka, że właśnie takie skarby, czyli klasykę polskiej literatury, znaleźć można w opolskiej reużytkowni. Dobrego dnia.